Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, jak zwykle dzisiaj gościnnie zostałem zaproszony do Kijanki, żeby wam pokazać. Słuchajcie, poruszaliśmy temat wymiany oleju. Może nie wymiany oleju, jak zdjęcie miski olejowej i udrażnianie smoka. Natomiast słuchajcie, no chciałem wam tutaj to tak bardziej sprecyzować i pokazać, dlaczego w pojazdach typu Kijanki, no co by to nie było, słuchajcie, czy Kia, czy Hyundai, dlaczego warto, słuchajcie, wymieniać olej i co ewentualnie, słuchajcie, można znaleźć w takim silniku. Słuchajcie, jest taka blacha, tu odkręcili taką ładną blaszkę. Ta blaszka jest tu przymocowana po bokach. Natomiast, słuchajcie, to nie chodzi o tą blachę. Wiadomo, że miskę trzeba zdjąć. Trzeba, słuchajcie, zdemontować smoka. Ten smok, co prawda, niepotrzebnie wyczyścili, bo bym wam pokazał, jak on wyglądał wcześniej. Ale no mniejsza z tym, w każdym bądź razie, słuchajcie, ten smok był dosyć zabity. No i słuchajcie, o dziwo, patrzcie, to są rzeczy, które w tym silniku zostały znalezione. Jakieś resztki, słuchajcie, silikonu, jakieś inne rzeczy. No i słuchajcie, to jest bardzo ciekawa, wielka ciekawostka, słuchajcie, malutka podkładeczka, która pieron wie co robiła w tym silniku, w misce olejowej. Jest to podkładka, słuchajcie, gdzieś na śrubkę czwóreczkę, trójeczkę, no nie, czwóreczkę. Jest tak cieniutka, malutka, że no ciężko stwierdzić, co ona by mogła robić w takim silniku, ale niemniej jednak coś tam robiła, skądś się wzięła. Natomiast no te, słuchajcie, bełty, te gluty, niestety to są gluty, które zaklejają całego smoka i tak dalej. Ale słuchajcie, no nie chodzi już tutaj o smoka, bo myślę, że smoka albo oglądaliście, albo będziecie oglądali filmik. Dlaczego warto, słuchajcie, po zakupie takiego samochodu jak ten na przykład Kia Ceed wymienić olej, a przed wymianą oleju i filtra oczywiście odkręcić miskę olejową i żeby się nie spotkać później z takimi nieprzyjemnościami jak na przykład korbowód wybity, panewka wytarta i tak dalej, nie? Słuchajcie, żeby miskę zdemontować, tak jak tu widzicie, pojazd jest tylko podstawiony w górze. Ten pojazd, słuchajcie, nie potrzeba tak naprawdę jakiegoś kanału, nie potrzeba specjalistycznych narzędzi. Co potrzebujecie? Na pewno popuścić kompresor od klimatyzacji. Potrzebujecie klucze takie jak 10, 12, 14. Z takich kluczy potrzebujecie. Wiadomo, że musicie mieć różne kombinacje, bo musicie mieć chociażby, słuchajcie, taką pływającą, słuchajcie, nasadkę. Dziesiątkę i taką pływającą przedłużkę, żebyście mogli odkręcić z boku miskę. Później po odchyleniu tej miski nie przejmujcie się, że ona nie chce wyjść. Po prostu podważycie ją jakimś takim przecinaczkiem malutkim, czy ewentualnie szerokim śrubokrętem i wyjdzie. No ale dobra, słuchajcie, miskę mamy wyjętą. Czyścimy smoka. Po kolei demontujemy sobie tą blachę osłonę, którą tu już wyczyścili. Wiadomo, że musicie wyczyścić miskę, musicie ją bardzo dobrze później otuścić. Generalnie mankament taki, że musicie poczekać, aż ten olej cały wam gdzieś tam wykapie, no żeby sobie gdzieś tam nieszczelności nie porobić, żeby to ładnie później pozaklejać. Natomiast słuchajcie, w czym jest największy myk? Myk jest największy taki, którym wam pokażę, jak zostały zaprojektowane miski olejowe w tych samochodach. Otóż słuchajcie, tak jak tu widzicie, o, poczekajcie. Tak jak tutaj widzicie, to jest śruba spustowa. O, ja ją w tym momencie próbuję wykręcić. To jest, słuchajcie, śruba spustowa do spuszczania oleju. No i zobaczcie, co jest najciekawsze. Ta śruba spustowa jest zamontowana co najmniej, słuchajcie, jakieś 1,5-2 cm nad poziomem oleju. Czyli jeżeli wymieniamy olej w takim pojeździe, to słuchajcie, cały olej z niego nie wylatuje. Za skurcze byka nie wyleci. I zobaczcie, olej został spuszczony do dna. Łącznie z tym, że samochód jest pochylony na tył, więc jeszcze bardziej ten olej powinien wylecieć. A mimo to, słuchajcie, zobaczcie. Tutaj dla dobra sprawy uzbieralibyśmy jakby tak ładnie zebrać to wszystko ze 3-4-5 setek tego oleju. No właśnie, i to jest, słuchajcie, ten olej, to są bełty, można powiedzieć, które pozostają jak na diesla. No i co, oprócz tych bełtów, słuchajcie,
kupę śmieci, kupę brudu, tego wszystkiego, co zakupujemy w olejach i tak dalej, to co się gdzieś tam wytrąci z filtra, czy ewentualnie gdzieś tam po prostu zgromadzi się z normalnej pracy silnika. Także słuchajcie, nawet jeżeli ten olej wymieniacie, to pamiętajcie, w takich pojazdach co kilkadziesiąt tysięcy, no niestety trzeba odkręcić tą miskę olejową. Trzeba te bełty wylać, wyczyścić. Jeżeli się boicie, że tego nie zrobicie, oddajcie gdzieś to komuś, kto wam to ogarnie. Ale niestety musicie to zrobić, bo największy mankament, słuchajcie, jest taki, że w tych samochodach się, można powiedzieć, nie dzieje wiele. Ale jeżeli się już coś dzieje, no to na przykład tak jak jest silnik jakikolwiek, czy 1.6, czy to będzie, słuchajcie, czy to będzie dwulitrowy, czy on będzie miał 115, 116, 140, czy może mieć 200 koni, będzie ten sam mankament. Miska olejowa źle zaprojektowana, olej nie spływa cały w dół. No i później takie właśnie są mankamenty, że zaciera się korba. Dlaczego? Dlatego, że nasz smok, o ten nieszczęsny smok, ciągnie z samego dołu, bo on wchodzi w sam dół miski. Ciągnie po prostu syfy, bełty, śmieci i tak dalej. Także słuchajcie, żeby sobie nie narobić problemu, typu zatarta panewka, wytarta wał do wymiany, czy powiedzmy cały silnik już do zmiany, no to niestety musicie odkręcać co kilkadziesiąt tysięcy, słuchajcie, tą miskę. Bynajmniej, słuchajcie, warto. Chyba że według was jest nie warto odkręcać miskę i inwestować w dobrą masę uszczelniającą, bo tutaj uszczelki nie ma. Lepiej jest od czasu do czasu wymienić wał, korby, może czasem tłoki, nie? Także słuchajcie, ja uważam, według mojego toku myślenia, nie ma sensu, żebyś, słuchajcie, nie robić sobie problemów, kosztów. Poświęcamy się na odkręcenie, słuchajcie, miski. Potrzebujemy, no myślę, że godzinkę czasu miska jest spokojnie wyjęta. Tylko wiadomo, najlepiej jest to zrobić na silniku, który już sobie odstał troszkę. Chociażby dobę, żeby ten olej nie musiał nam wylatywać na głowę niepotrzebnie. Bo tak jak tu widzicie, jest suchutko. Tylko ze względu na to, że ten olej, słuchajcie, został w miejsce, z miski został spuszczony, a później reszki zostały w miejsce. No tak to właśnie pokrótce wygląda. Także widzicie, dlaczego samochody mają teraz problemy bardzo duże. A tym bardziej pominę kwestię, jeżeli ktoś doczyta jakąś nową książkę serwisową czy obsługi pojazdu i tam jest napisane wymiana oleju 20 tysięcy, 30 tysięcy, no słuchajcie, jak się to czyta, to jest po prostu rozpacz. No ale wiadomo, dla producentów jest to wygoda, bo kasa, pojazdy schodzą, części schodzą, no ale niestety katorga dla właścicieli pojazdów, którzy muszą się niestety męczyć. Także słuchajcie, jeszcze raz, do subskrypcji zapraszam, bo to się naprawdę, słuchajcie, może wam przydać. Cokolwiek, jakbyście chcieli, to możecie do mnie pisać, ja będę się starał wam odpisać, jak tylko będę miał jakąś wiedzę. Czego nie będę wiedział, będę konsultował z chłopakami, żeby mi znowu coś tam udostępnili, żeby mógł coś tam ponownie nagrać, żeby się tu nie stresować tym. Mówię, no nie wszystko ja też jestem w stanie wiedzieć, ale co wiem, to staram się dzielić. Także jeszcze raz, słuchajcie, jak filmik się komuś przydał i podobał, łapeczka w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału, przekonacie się, że coś tam nowego zawsze się dowiecie. No i cóż, pozdrowionka i do następnego filmu, cześć!